Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Awe Wam cydry, tęcza i wiadro brokatu. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją księgi, którą zamówiłam na targowisku u Hrabiny. To jest taka grupa, w której można sprzedać, można kupić swoje magiczne bądź trochę mniej magiczne rękodzieła. I tutaj pani Agnieszka Boncik. Ja napisałam, żeby wszyscy wiedzieli, od kogo, w razie byście chcieli zamówić, tworzy magiczne księgi. Ja właśnie taką jedną magiczną księgę zamówiłam. Te magiczne księgi można wybrać kolor skóry, to jest ekoskóra. Można wybrać to, co ma się znajdować na jej wierchu i można wybrać ilość i kolor zakładek. Także słuchajcie, ja tutaj też ilości i kolory zakładek powybierałam. Ja powybierałam sobie w kolorach żywiołów generalnie, a jednocześnie jeszcze jakąś taką srebrno-złotą, bo po prostu lubię, także w ten sposób. Czemu robię tą recenzję? Dlatego, że już troszkę używam tej księgi i no, mogę się wypowiedzieć na ten temat, jakości papieru, wykonania i w ogóle polecić bądź nie polecić. Otóż słuchajcie, no wykonanie jest rewelacyjne, bo jeżeli przychodzi do Was właśnie taka księga, ona ma 260 kart, to jest bindowanie ręczne i bardzo fajne jest w bindowaniu to, że zobaczcie, że ona jest, ta księga, taka, że można ją tutaj, o, widzicie, przesuwać, że to nie jest takie stałe, a to jest przy tej grubości bardzo, bardzo wygodne do pisania. No bo ta księga ma nie tylko leżeć na stole i udawać, że jestem księgą z pentagramem, więc tak, tylko trzeba w niej notować, można w niej notować swoje notatki. Słuchajcie, ona rozkłada się naprawdę bardzo fajnie. Jest zbudowana z po 10 kart, tak? Czy po 20? Liczyłam, zapomniałam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 260, czyli po 10, tak? Po 10 kart złożonych na pół segmentów, gdzie możemy sobie te segmenty podzielić na przykład na sekcje w takiej Księdze Cieni, aczkolwiek niekoniecznie. No jest ona bindowana mocną nicią i nie jest sztywna i to jest właśnie jej przewaga. No słuchajcie, jeżeli otworzymy ją w jakimkolwiek miejscu, to zobaczcie, że ona rozkłada się na płasko. Nawet jeżeli mamy tutaj rozłożenie niekoniecznie na, że trzeba coś podstawić pod kawałek, bo tu mam bardzo dużo kartek, tutaj mam bardzo mało, tak, to ona się rozkłada generalnie na płasko. Tutaj przebija ta ekoskórka. Ja wybrałam sobie karty postarzane, natomiast te karty są bardzo dobrej jakości. Poprosiłam jeszcze panią Agnieszkę o to, żeby gdzieniegdzie i od czasu do czasu umieściła, zobaczcie jak wkładka jest tutaj, wstążka zrobiona, umieściła jakieś takie swoje stempelki, żeby to nie dość, że wyglądało postarzane, to jeszcze, żeby też szukam tych stempelków, szukam. O, na przykład tu mamy taki po prostu stempeleczek, tak? One są robione brązowym tuszem, nie ranią oczu. I słuchajcie, jeżeli chodzi o tył, to tutaj mamy jeszcze jakieś takie tagi niewielkie, ale zawsze kieszonka, w którą można coś włożyć. Też z takiej jakby postarzanej tapety. A tutaj wypróbowałam malowanie kredek. Także słuchajcie, no właśnie, księga robocza polega na tym, iż roboczo się pewne rzeczy ustawia. Do mnie dotarła właśnie jeszcze z takim wróżka Joanna. Tutaj mamy też dwie kieszonki. Ja tu sobie jeszcze umieściłam zdjęcia moich przodków, dlatego że w takiej prawdziwej Księdze Cieni, no, macie mojego dziadka, hrabia jeden, moją babcię, że w takiej księdze powinny znajdować się również zapiski o przodkach, bo my jednak jesteśmy troszeczkę swoim własnym drzewem genealogicznym. Tak to wygląda. No ale słuchajcie, księga jest super. Jakość papieru jest fantastyczna z tego względu, że ja wypróbowałam tutaj wszystko. Markery, mazaki, żelopisy, kredki, wszystkie możliwe rzeczy i naprawdę jest fajnie. Tutaj ja jeszcze sobie umieściłam pióro, które sobie przykleję do księgi również, ale słuchajcie, nic nie ghostuje, nic nie przecieka, nic nie plami, nic nie krwawi. Pisałam piórem, pisałam markerem, pisałam wszystkim, co możliwe. Ja tutaj sobie jeszcze sama, nie posiadam brązowego tuszu, ale właśnie robię sobie jakieś tam drobne stempelki, czy tam mam jakieś mandale, czy drobne kwiatki, dlatego, że to na tych postarzanych, o proszę, tu mam mandale, na postarzanych kartkach wygląda bardzo dobrze. Wczoraj przyszedł bloczek, może ściągnę napis, czekajcie, o, tu będzie lepiej widać, przyszedł bloczek akrylowy, więc też mogłam trochę postemplować. Karty są grube, mam też taką celtycką pieczęć, która wygląda bardzo dobrze. Karty są grube, nic przez nie nie przecieka, żaden rodzaj. Jedyne, czego nie próbowałam, to była akwarela. Jeszcze nie mam farbek akwarelowych, także tak to wygląda. Pokażę Wam kawałek tego, co mam zrobione. Tu oczywiście dużo jeszcze będzie brakowało, ale myślę, no i mówię, ona tak jeździ, słuchajcie. Możecie ją praktycznie całkowicie położyć, ten grzbiet. On sobie po prostu leży, dlatego ona genialnie się również otwiera. Oczywiście na pierwszej stronie błogosławieństwo księgi, tutaj używany marker, na drugiej stronie nic nie przebiło. Żelopisy, biały żelopis, bardzo dobrze się w niej pisze, ani markery, ani pióra nie krwawią, także tak to wygląda. Tutaj będę kończyła żywioł wody, tutaj mam... w żywiole wody, takie jakby medytacje wody, tutaj będą przyporządkowania, podobnie z ogniem, tą medytację robiliśmy rytualnie, to fakt, podobnie z powietrzem, ja mam smoki żywiołów, stempelek łapacza na przykład, tak, bardzo fajnie właśnie te stempelki wyglądają na starych księgach, słuchajcie, wszystkie kredki, kolory, one naprawdę można je blendować na tych kartach, są rewelacyjne, naprawdę dobrze wyglądają. Żywioł powietrza, jeszcze żywioł ziemi kompletnie niedokończony, tylko smoki i rysunki. Ja w ogóle zaczynam tę księgę robić od rysunków, tutaj mam nawet złoty marker, który zobaczcie, niciorka na żadną stronę nie przebija, proszę bardzo. Będzie strona poświęcona pentagramowi. Tutaj zaczyna się koło roku, pierwszą taką planszą koła roku. Może wezmę wyżej, będzie lepiej widać. Planszą koła roku, której używam mazaków, markerów, kredek, wszystkiego co możliwe. Tutaj jeszcze taką złotą obwolutą. Mamy jule, które będę opisywała w momencie przygotowania Imbolg, po kolei święta będą szły o stare, gdzie już przygotowałam po prostu karty pod konkretne przyporządkowania. Ostatnio była Lita, więc ją uzupełniłam. Najpierw miałam ten rysunek. W ogóle na tym papierze te rysunki naprawdę wyglądają na takie rysunki średniowieczne, to jest rewelacja. Tutaj mam przyporządkowania, zioła, kwiaty, drzewa, kamienie, bogowie, boginie, praktyki. Także takie podstawowe informacje o święcie. Tutaj pisałam chyba akurat też piórem z czarnym atramentem. Dalej będzie szło Lamas. Na Mabon jeszcze nie wymyśliłam rysunku i na Samhain również, także będzie się działo. Tu będzie strona poświęcona bogini, mamy już zrobiony trójksiężyc, trójboginię i tą boginię, którą ja uwielbiam, nawet mam wykonaną ją, proszę bardzo, w ten sposób, z tego względu, że jest to fajny symbol bogini rewelacyjny. Tutaj będzie strona poświęcona Słońcu i Księżycowi. Tutaj będą fazy Księżyca. Także w ten sposób bardzo fajnie wygląda biały marker na tej księdze, no, ma te karty żółte. Strona poświęcona różdżkom, strona poświęcona miotle, strona poświęcona łapaczom snów. Ten łapacz snów jest łapaczem snów z tatu mojego, ma swoje symbole, swoje odpowiedzi. To są stempelki, stempluje się też w miarę dobrze. Tutaj próbowałam fioletowy tusz, który też wygląda bardzo ładnie. Tu będzie strona poświęcona triskiecie, kolejny mój tatuaż, który mam, posiadam. Strona poświęcona moim zwierzętom mocy i tutaj strona nie wiadomo czemu poświęcona, ale już też zrobiona strona dni tygodnia, jakie zaklęcia w dane dni tygodnia rzucać. Także czy malujemy kredkami lekko, czy mocno, czy markery permanentne, bo takie również posiadam, czy po prostu mazaki, czy zakreślacze, ponieważ tutaj też niektóre kolory, takie jak na przykład taki ładny błękit, czasem potrafię zrobić po prostu błękitnym zakreślaczem, jak na przykład kamienie przy różdżkach. Ten papier przyjmuje wszystko, nie prześwituje, nie przesiąka, jest estetycznie. Ja naprawdę nie jestem mistrzem malunków, a jak tak patrzę na tą księgę, to to wygląda dosyć dobrze. Oczywiście nie będzie to księga z wiedzą wszelaką. Do wiedzy wszelakiej to jest zwykły notes, w którym notujemy wszystkie możliwe możliwości i tam po prostu to jest mocna wiedza, ale będą takie podstawowe rzeczy. To będzie taka kowenowa, taka pokazowa księga, w której te najważniejsze rzeczy będą umieszczane. 260 kart to jest dosyć dużo, także naprawdę rewelacja. I tak jak mówię, czy mazaki, czy markery, czy kredki, one są po prostu pięknie przyjmują. Jak będzie się starzeć, będą się starzeć te rysunki, też myślę będą wyglądały dobrze, coraz lepiej. Także naprawdę mogę polecić Agnieszka Boncik, Targowisko u Hrabiny, wykonanie księgi. To nie jest jakby film sponsorowany, sama se ją kupiłam i sama se ją oceniam, ale wykonanie tej księgi, ja jestem zachwycona za każdym razem, kiedy dosiadam do niej, by zacząć coś w niej malować czy pisać, to jestem równie zachwycona, że jest tak wygodna, czy robię to na stole, czy robię to na kolanie, podłożę sobie pod jedną stronę poduszkę i już rysuję na drugiej. To jest naprawdę rewelacja, także okucia, tutaj jeżeli chodzi o rogi, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że mocno jej nie poniszczę, a nawet jakby to... to jest księga, która ma być lekko stylizowana na starą, natomiast właśnie taka pokazowa i fajna. Polecić mogę serdecznie. Uważam, że cena tej księgi jest adekwatna do jej wykonania i wygody użytkowania. To fakt. Ja jeszcze do tej księgi, tak żeby to był komplet, to muszę, słuchajcie, po to iść, bo nie wzięłam. Poprosiłam też na targowisku u Hrabiny, macie dziewczynę Zoe, coś tam, która robi różne magiczne rzeczy, natomiast ja poprosiłam o wykonanie różdżki do księgi, tak żebym już miała komplet taki, który mogę ze sobą nosić, który mogę ze sobą zamknąć, gdzie o, i różdżka mi znika. Ja mam swoje wykonane, czy też dostałam od Grzegorza Jasnowidza piękną różdżkę, ale one są duże, ciężkie. No to magia stacjonarna jak najbardziej, ale w momencie, kiedy bym chciała jechać gdzieś w teren, to żebym miała również różdżkę. Tu mam imitację 7 czakr. Szkoda mi było wkładać w tą różdżkę, bo tu ma działać drewno, nie tyle kamienie, w tą różdżkę prawdziwych kamieni, dlatego że mam świadomość, że to będzie różdżka do ołtarza podróżnego, więc tak naprawdę tak to będzie wyglądało. Jest wzmocniona miedzią i ma miejsce trzymania na palec. To słuchajcie, no patyś też trzeba dobrać do siebie. Jest lekka, mała, mieści się w księgę i właśnie do tej księgi miała być dopasowana również w brązowych kolorach ziemi. Na księdze poprosiłam, żeby był pentagram, dlatego że i firma nazywa się Pentagram, ja jestem fanką pentagramu, jest to mój w sumie ulubiony znak magiczny. Także tutaj dziewczyna, no mówię, można wybrać kolor, można wybrać czy postarzane karty, czy niepostarzane. No te postarzane, mówię Wam, przyjmują każdy kolor i każdy kolor wygląda na nich, jakby to była rycina średniowieczna, zaraz za moment mająca wyskoczyć z jakichś średniowiecznych ksiąg. Także naprawdę niesamowite. I mogę szczerze polecić, także wszystkich zapraszam na targowisko u Hrabiny. Przypuszczam, że pod filmem jest link, a jeżeli nie, to po prostu wpiszcie w Facebooka w wyszukiwarkę targowisko u Hrabiny, dodajcie się, można tam wiele kupić, sprzedać. Posty są moderowane, ponieważ ja generalnie jestem zwolennikiem moderowania postów, żeby na przykład nie było sprzedaży. Szyję staniki i oglądam Twój kanał i będę to sprzedawała. No nie, no trochę takie trzymamy formę magiczną, kart, takich rzeczy. Polecam bardzo serdecznie. Agnieszka Boncik, pokażę Wam jeszcze raz nazwisko, coś tam różdżki, te dwie rzeczy faktycznie. Te dwie osoby i te dwie rzeczy mogę serdecznie polecić. Wiadomo, że dostajemy super przedmiot, natomiast zanim on się stanie przedmiotem magicznym, tak jak księga czy różdżka, to my musimy nadać temu energię, intencję i tą energię ukierunkować. Ale właśnie każda kropka w tej księdze wzmacnia jej moc, a tym samym moc maga, który taką księgę czyni. Pamiętajcie, że wszystkie roboty ręczne bardzo podwyższają nasze wibracje, więc nie ma co, można taką księgę sobie zakupić. Mało tego, jeżeli nie kupicie takiej księgi, zróbcie sobie taki zeszyt, nie ma problemu. Ja Wam po prostu pokazuję coś, co... No, 260 zł za księgę to może jest dużo i mało, no ile mi lat zajmie? Ze 5 lat uzupełniania, jak nie więcej, a jestem systematyczna w miarę. Także tak. Także to tak jak się rozłoży, to nie jest to dużo, ale bardzo warte swojej ceny, bardzo, bardzo. Ale jednocześnie, jeżeli na przykład zaczynacie dopiero swoją przygodę z magią, każdy zeszyt może stać się Waszą księgą, byleby ukierunkować tą energię na działanie. Ja Wam polecam po prostu coś, co jest rewelacyjne. Jeżeli chcecie mieć, jesteście gadżeciarzami, tak jak ja, w ogóle lubicie wszelkie piśmiennicze rzeczy, no to cóż innego, no nic, tylko po prostu wielbić i pokazać Wam, co jest naprawdę super i cudnego. Mam nadzieję, że jeżeli zamówicie tą księgę, to będziecie zadowoleni. Mówcie, widziałem recenzję, zamawiam. Niech informacja idzie dalej, ale naprawdę powiem Wam, zachwycona jestem jakością kart. Ja rozumiem, że to jest kwestia, no to też pewnie tutaj kwestia dobrania grubości papieru, umiejętności postarzania. Nie bardzo się na tym znam tak naprawdę. O, wczoraj jeszcze sobie celowałam, trenowałam te. Zobaczcie, jak można na staro fajnie zrobić, nie? Tu się coś upaprzy, tu umarzy, tu drugi raz odbiłam, nie odbiło. Nieważne. Tu się zapisze, będzie naprawdę rewelacja. I właśnie tą księgę zamówiłam po to, żeby zrobić z niej księgę pokazową. Bo przecież, słuchajcie, nawet ta najnowsza rzecz, którą robiłam, tak? Czyli dni tygodnia, jaka magia. Ale ja to znam na pamięć. Ja mam pół zeszytu zapisane, co można. Tu jest tylko część tego. Ale właśnie chodzi o pewnego rodzaju atencję, o pewnego rodzaju energię włożoną w działanie, o to, żeby zrobić takie zaznaczenie, że coś jest ważnego. Żeby potem może przyszłe pokolenia zobaczyły, o, księga Wiśniewskiej nijakiej, chyba wróżki, może tak. Ale polecam bardzo, bardzo serdecznie i tak jak mówię, ja sobie taki komplet tutaj stworzyłam wyjazdowy, żeby wszelkie najważniejsze informacje mieć w księdze, a przy okazji różdżkę również posiadać. To chyba tyle chciałam Wam powiedzieć. Genialna jakość. Ja jestem przezadowolona. To przecudnie wygląda, a przezadowolona jestem. Na pewno, jeżeli będę coś robiła, znowu za jakieś pół roku pokażę Wam postępy w moim pisaniu i malowaniu. Pewnie tak. Dobrze, do zobaczenia moi kochani buziaki i do następnego filmu.